Bułgarii otrzymał status uchodźcy. W Niemczech ubiegał się o taki sam status, ale spotkał się z odmową. Na mocy unijnej umowy z Dublina z 2007 roku nielegalnych imigrantów należy odsyłać do tego kraju Unii, w którym po raz pierwszy zostali zarejestrowani. Nie obawiajcie się przyjazdu do Krakowa, mówiła dziś do wolontariuszy i pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży premier Beata Szydło. Wiem, że jedziecie do nas z całego świata, że jeszcze ciągle w podróży są grupy. Przyjeżdżajcie, czekamy na was. Światowe Dni Młodzieży w Polsce to będzie piękny czas, to będzie bezpieczny czas. O bezpieczeństwo podczas imprezy i wizyty papieża w Polsce nie obawia się też strona kościelna, mówi kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Ci, którzy są odpowiedzialni, nie lękają się, ponieważ to bezpieczeństwo jest zapewnione. Zapewnione ze strony ludzi, a ja jeszcze dodam, że zapewnione ze strony opatrzności Bożej i Jana Pawła II. Na Światowe Dni Młodzieży do tej pory zarejestrowało się w sumie blisko 360 tysięcy pielgrzymów ze 187 krajów. Ich bezpieczeństwa będzie pilnować prawie 40 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb. Słuchasz informacji TOK FM. Świat potrzebuje 31 tysięcy nowych pilotów liniowych rocznie, aby sprostać zwiększaniu się floty powietrznej, informuje Boeing. W sumie trzeba będzie zwerbować w ciągu najbliższych 20 lat ponad 600 tysięcy nowych pilotów liniowych, z czego prawie 250 tysięcy w regionie Azji i Pacyfiku. W tym samym czasie Europa będzie potrzebować ponad 100 tysięcy nowych pilotów, a jeszcze więcej będzie miejsc pracy dla techników lotniczych. Ponadto Boeing szacuje, że w ciągu najbliższych 20 lat przewoźnicy lotniczy będą potrzebowali prawie 40 tysięcy nowych samolotów. Pogoda. W nocy opady deszczu, a w pierwszej części nocy również burze. We wtorek całkiem spore opady deszczu i burze lokalnie. Grad, temperatura maksymalna od 23-25 stopni nad morzem do 26-29 na przeważającym obszarze i 31 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Ostatni lipcowy poniedziałek. Szalenie nam miło, że Państwo są z nami. Słońce już zaszło niestety, zatem dobry wieczór. Karolina Lewicka, Anna Piekutowska i Karol Kowalewicz. Nasze trzygodzinne spotkanie zaczniemy od wycieczki na łono natury. Ostatnio wydarzyło się bowiem na tyle dużo, że pozwolę sobie sformułować tezę, iż środowisko PiSu chyba nie lubi środowiska. I naprawdę nie chodzi tylko o puszczę. Po 22 pożeglujemy jak zwykle przez epoki, by naszą kotwicę rzucić na początku XX wieku w Morzu Żółtym. Z bezpiecznej, ponad stuletniej odległości będziemy się przypatrywać wojnie rosyjsko-japońskiej. Wojnie, która zachwieje caratem, a kraj kwitnącej wiśni pchnie ku militaryzmowi. A po 23 słów kilka o postaci wyjątkowej. Nie mieszka w Pałacu Apostolskim, nie nosi butów papieskich i pektorału, nie ma luksusowego auta, kocha Mozarta i Dostojewskiego, ogląda filmy Felliniego. O sobie mówi, czasami bywam antyklerykałem. Pierwszy jezuita na urzędzie papieskim, 266 następca świętego Piotra, deklaruje, że Kościół musi być domem dla wszystkich, a duchowni nie powinni mieć obsesji na punkcie natarczywego narzucania wiernym doktryn i rygorów. Należy przesunąć akcent z potępienia na miłosierdzie. Nie wszystkim się to podoba, rzecz jasna, albo inaczej, większości hierarchów się to nie podoba. Kościół jest bowiem instytucją feudalną, a takie rewolucje nie znoszą. Zatem o samotności Franciszka na chwilę przed jego przyjazdem do Polski porozmawiam z Jarosławem Mikołajewskim. Wszystkich ważniejszych skrzyżowaniach na terenie miasta Krakowa i tych miejscach,
gdzie główne uroczystości związane ze Światowymi Dniami Młodzieży będą miały miejsce. Na ulicach pracuje też wielu policjantów prewencji wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb. Ponad 200 km tras będzie zabezpieczonych w tak zwanym wariancie pierwszym policyjnej eskorty poprzez wystawienie posterunków zarówno ruchu drogowego, jak i posterunków prewencyjnych. Minister Spraw Wewnętrznych podkreśla, że służby nie donoszą o podwyższonym zagrożeniu zamachami terrorystycznymi. Nie mamy takich informacji. Służby nie raportują o zagrożeniach terrorystycznych. Zapraszamy pielgrzymów. Pielgrzymi mogą czuć się bezpiecznie. Polska jest krajem bezpiecznym, Polska jest krajem gościnnym. Ale jak mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, dochodzą pierwsze informacje o zagrożeniach. I tutaj bardzo dobra reakcja mieszkańców. Okazało się, że na przystanku został pozostawiony pakunek. My w tej chwili wyjaśniamy okoliczności, czy został on pozostawiony przez przypadek, przez osobę, która po prostu wsiadła do tramwaju czy autobusu i zapomniała o nim, czy został to pakunek pozostawiony przez osobę, która chciała po prostu wywołać fałszywy alarm. W takim przypadku przypominamy o odpowiedzialności karnej, ale cały czas dziękujemy za wzmożoną czujność. Po przewróceniu kontroli granicznej Polska Straż Graniczna przeprowadziła ponad 300 tysięcy kontroli. 200 osób zostało zatrzymanych z różnych powodów. Służby czuwają. Papa Francesco, Papa Francesco. W Krakowie widać coraz więcej pielgrzymów, którzy podkreślają, że nie czują się tu zagrożeni. Policja, wojsko, wszyscy tu są i pilnują. Na ulicach widać policyjne radiowozy i furgonetki. Dużo jest policji, właśnie wojska. Straż miejska też się kręci. Bardzo dużo. Czujemy się bezpiecznie. Bardzo fajnie, dużo właśnie młodych ludzi, no właśnie tu szaleją, bawią się. Obok widocznych wokół patroli policji innych służb w tłumie są też nieumundurowani funkcjonariusze. Łącznie w Krakowie i okolicach za bezpieczeństwo odpowiada około 12 tysięcy mundurowych. O bezpieczeństwie i zagrożeniu terrorystycznym w Europie będziemy dziś jeszcze mówić i będziemy komentować w magazynie Polska i Świat. Jest porozumienie w sprawie treści apelu pamięci na pierwszy dzień sierpnia w trakcie uroczystości upamiętniających 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostanie odczytany apel w hołdzie poległym walczącym o stolicę. Zostaną też wymienione osoby, które angażowały się w podtrzymanie pamięci o powstaniu, a które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Relacja Agnieszki Dążkiewicz. Apel pamięci ma oddać hołd powstańcom, dowódcom, ale też osobom, które w Nowej Polsce walczyły o pamięć o powstaniu. Dlatego, jak mówił po rozmowach z kombatantami minister Antoni Macierewicz, w apelu pojawi się nazwisko m.in. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Tych, którzy tak wiele zrobili dla tego, by powstanie warszawskie, największa bitwa II wojny światowej, przeszła do narodowej spuścizny. Kombatanci treść apelu akceptują i liczą, że to pozwoli godnie uczcić pamięć o powstaniu warszawskim. Co roku jest problem z tymi mruczeniami, krzykami. To nie może być, bo to wszyscy ci weterani podkreślali, że ich interesuje, żeby te obchody były godne, żeby miały charakter wojskowy i żeby były spokojne. Mówi Agnieszka Bogucka, która od 13 lat opiekuje się generałem Januszem Brotwiczem, żołnierzem batalionu Parasol. W apelu pamięci zostaną też wymienieni prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński, kanclerz kapituły Orderu Virtuti Militari Stanisław Nałęcz-Komornicki i pułkownik Zbigniew Dębski, w czasie Powstania Warszawskiego jeden z dowódców Szarych Szeregów. Wszyscy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Sprawca wczorajszego zamachu samobójczego w Ansbach w Niemczech pozostawił film wideo, na którym przyznaje się do działania na rzecz tak zwanego państwa islamskiego. Łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Wojciech Szymański. Dobry wieczór. Słowo bezpieczeństwo zapewne przez najbliższe dni będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki, a najnowsze informacje z Berlina, no właśnie, jest strach. Oczywiście, że jest. No jeżeli pomyślimy o tym, co działo się w Niemczech w ciągu ostatniego tygodnia. Ten wczorajszy zamach bombowy w Ansbach. Wcześniej strzelanina w Monachium. Wcześniej atak siekierą i nożem na pasażerów pociągu regionalnego. No, kiedy pomyśli się o tym, kiedy Niemcy przecież słyszą te doniesienia i pomyślą, że w pociągu, że na ulicy, że w centrum handlowym, że przed wejściem na festiwal muzyczny można paść ofiarą szaleńca albo terrorysty, tak jak to było w przypadku właśnie pociągu, czy w wczoraj festiwalu muzycznego,
No to oczywiście, że Niemcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Nie powiedziałbym, że wybucha jakaś panika. Niemcy dość spokojnie, dość racjonalnie do tego wszystkiego podchodzą. No ale nie da się o tym nie myśleć. A wracając do tego wczorajszego zamachu, no to rzeczywiście tutaj już prawie nie ma wątpliwości, że to był czyn terrorystyczny o charakterze islamistycznym, bo ten mężczyzna, ten 27-letni syryjski uchodźca przyznał się do tego, że działał w imię Allaha i że chciał pomścić zabitych muzułmanów, zabijając Niemców. No tutaj w domyśle chodzi zapewne o to, że Niemcy przyłączyli się do koalicji państw atakujących państwo islamskie drogą lotniczą, chociaż Niemcy nie atakują, ale pomagają w tej operacji lotniczej. Także samo państwo islamskie za pośrednictwem swojej agencji prasowej AMAK poinformowało, że ten syryjski uchodźca był bojownikiem tej organizacji i że jego zamach był odpowiedzią na apel, żeby atakować kraje biorące udział właśnie w tej operacji przeciwko państwu islamskiemu. Także no, Niemcy przeżyły wczoraj chyba tak naprawdę pierwszy samobójczy zamach terrorystyczny. No, ale to już od tygodnia, prawda? Bo to już tam we wtorek było, później Monachium. No tak. No i tak wszystko się składa. Na początku tego tygodnia. Taką składankę, taką zupełnie niewyobrażalną dla Niemców. No to jest dramatyczne dla wszystkich doświadczenie. Niemcy są bardzo tym, jak mówiłem, zaniepokojeni. No tak jak mówiliśmy, tydzień temu zaczęło się to w tym pociągu regionalnym. To był zamach o charakterze islamistycznym. Piątkowa masakra w centrum handlowym nie miała charakteru islamistycznego, no ale też oczywiście to jest jakiś terror, który spotyka to wielkie miasto, kiedy 9 osób ginie w centrum handlowym zastrzelonych przez szaleńca. No i teraz zamach bombowy, przypomnę, tam kilkanaście osób zostało rannych, nikt nie zginął, zginął tylko zamachowiec samobójca. Dziękuję bardzo. Wojciech Szymański jeszcze raz dla państwa, nasz korespondent w Berlinie. Dziękujemy bardzo. Euronet Plus, magazyn europejski w radiowej jedynce. Lepiej zrozumieć Europę. No, a według nowego raportu Europolu w Unii Europejskiej wzrasta liczba kobiet dołączających do szeregów organizacji terrorystycznych na Bliskim Wschodzie, w tym do tak zwanego państwa islamskiego. Czy mamy do czynienia z nowym niepokojącym trendem? I o tym Adrian Pong. We wspomnianym raporcie odnotowano, że wzrost liczby kobiet zaangażowanych w działalność organizacji terrorystycznych, w tym tak zwanego państwa islamskiego, jest widoczny i stanowi znaczący procent wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy dołączyli do organizacji głównie na Bliskim Wschodzie. Aktualnie przyjmuje się, że z państw Unii Europejskiej na dżihad wyjechało około 5000 osób. W gronie państw, z których kobiety najczęściej wyjeżdżają do Syrii i Iraku, znalazła się Holandia. Z tego państwa aż 40% rekrutowanych to osoby płci żeńskiej. Sporą grupę stanowią także obywatelki Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Mówi dr Magdalena Elgamari, ekspert do spraw terroryzmu z Uniwersytetu w Białymstoku. W Wielkiej Brytanii bardzo dużo kobiet służy w oddziałach tak zwanego państwa islamskiego, Daesh, kalifat, jakbyśmy tego nie nazwali. Najgorsze jest to, że zazwyczaj Europejki albo dziewczyny, które się zwerbowały, nawet z innych krajów arabskich, bo takie też są, one dowodzą oddziałami kobiet, które są zmuszane do tego, żeby być na przykład w tak zwanych policjach moralności, policjach, które pilnują, jak kobiety są ubrane, czy mają odpowiednią długość spódnicy, czy mają odpowiednie buty, ale również karzą te kobiety publicznie. Jak dodaje Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas, kobiety pełnią też ważną rolę w szerzeniu propagandy organizacji terrorystycznych. One poprzez wykorzystanie tych nowych technologii internetu przede wszystkim prowadzą fora internetowe i rekrutują kolejne kobiety, przyciągają po prostu na swoją stronę. Jak również zajmują się propagandą, między innymi ujawniającą profity i możliwości dla kobiet mogących się realizować w strukturach quasi państwa islamskiego. Kobiety są zachęcane do dołączenia w struktury tak zwanego państwa islamskiego obietnicą dostatniego życia, dachem nad głową i rolą pani domu. Raport wspomina także o tym, że organizacja terrorystyczna rekrutuje kobiety również po to, żeby zwabić młodych mężczyzn obietnicą narzeczonej. Jak podkreśla dr Magdalena Elgamari, kobiety często ulegają podobnej obietnicy. Propaganda, która idzie, pokazuje niezwykle przystojnych mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy są atrakcyjni i bardzo lubią Europejki. Więc często te kobiety, które czują się takie lekko odepchnięte, mają czasami dwójkę dzieci, samotnie je wychowują, łapią się na ten mit, ideał wielkiej miłości.
Andrzej Mroczek podkreśla, że zwiększająca się aktywność kobiet w organizacjach terrorystycznych to niepokojący trend, którego nie należy ignorować. Dlatego, że to może uśpić czujność służb, które nie mają właściwych rekomendacji, właściwych analiz. I jak najbardziej obserwowaliśmy chociażby bardzo aktywną działalność kobiet szahidek z Kaukazu Północnego, które przeprowadzały zamachy samobójcze. Ta sytuacja może mieć miejsce w chwili obecnej. Według raportu Europolu w 2015 roku w zamachach terrorystycznych w Unii Europejskiej zginęło 151 osób. Agencja ostrzega, że zagrożenie ze strony islamistów rośnie. W całej Unii za terroryzm aresztowano w 2015 roku ponad 1000 osób. Sporą część z nich we Francji. No i teraz gość i ekspert naszego magazynu, pani doktor Monika Gabriela Bartoszewicz z Akademii Wistula. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie od zdrowia, ale od polityki, zachowań, tłumaczeń społecznych. Strach w Niemczech, ale przecież nie tylko. Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Niemcy. Czy ludzie opisujący ten świat potrafią powiedzieć dlaczego? Takie pytania o to dlaczego, czy co się dzieje, są bardzo charakterystyczne dla takich okresów, które właśnie przeżywamy. Okresów, kiedy nakładają się na siebie bardzo różne wydarzenia, które mają różne korzenie, które są, wydają się być do siebie podobne, ale tak naprawdę to podobieństwo jest łudzące. My doświadczyliśmy w tym tygodniu serii aktów przemocy, które nam się zlewają w jeden taki łańcuch, które powodują, że nasze poczucie bezpieczeństwa zanika i że coraz częściej pytamy się trochę quo vadis Europa, dokąd zmierzasz, co się z tobą dzieje. Nas, coraz bliżej naszej granicy. No właśnie, i to jest drugi paradoksalne zjawisko, bo współczesny człowiek jest oswojony z przemocą, ale to jest przemoc, która dzieje się gdzieś tam daleko, w Islamabadzie, w Bagdadzie, w Syrii. Pakistan, tak. Proszę zauważyć, że kiedy w Paryżu zginęło 12 osób, na ulicę tej europejskiej metropolii wyszły tysiące osób w Marszu Milczenia. Dzień potem w Nigerii, w wyniku tylko jednego ataku terrorystycznego, zginęło 2000 osób. Europa się tym tak bardzo nie przejęła, dlatego że ta Nigeria jest niestety zbyt daleko. Natomiast teraz społeczeństwa europejskie zdają sobie sprawę z tego, że to już nie tylko lotniska, że to nie tylko ważni politycy. My myślimy o terroryzmie jeszcze w takich kliszach dwudziestowiecznych. Teraz to już wyjście do sklepu, wyjście na ulicę. No właśnie, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że nie znamy dnia, godziny, miejsca, gdzie coś może się zdarzyć. Do tego stopnia, że obok słowa terroryzm coraz częściej pojawiają się inne słowa klucze i jednym z nich niestety jest słowo wojna. Czasem jest to wojna kulturowa, czasem jest to wojna religijna, ale wskazuje to na pewne poczucie, że ta eskalacja przemocy jest już tak wielka, tak intensywna, że trzeba poszukać nowych słów, ale też poszukać nowych rozwiązań, także rozwiązań politycznych, które poradzą sobie z tą sytuacją, wobec której Europa stoi. No dobrze, my wcześniej nie potrafiliśmy przewidzieć, powiedzieć, przestrzec, komuś wytłumaczyć, że taki może być ten nasz świat? Nie do końca tak jest, panie redaktorze, bo ja zawsze odsyłam do takiego spotkania, które odbyło się w listopadzie 2013 roku. Ono miało miejsce w Austrii. I tam na zaproszenie Austriackiej Partii Wolności spotkali się przedstawiciele tak zwanych partii populistycznych albo prawicowych. Oni zebrali się, żeby podyskutować o kształcie Europy w tym nowym tysiącleciu, ale przede wszystkim uzgodnić ze sobą strategię polityczne. Wtedy zbliżały się wybory do Parlamentu Europejskiego. I już wtedy widać było, że formuła polityczna, którą Europa żyje, zaczyna się trochę przeterminowywać, nazwijmy to w ten sposób. W tych wyborach majowych do Parlamentu Europejskiego weszło 100 eurosceptyków, takich mocno nacjonalistycznych i następna setka takich delikatnie eurosceptycznych posłów. Już wtedy zaczął się pewien trend, który mówił: popatrzmy na to, w którym kierunku Europa idzie. Europa nie jest tylko jednostką geograficzną, jest także jednostką historyczną, jednostką kulturową. Musimy o tę tożsamość europejską dbać. Już wtedy zaczęły się bardzo ostre wystąpienia przeciwko migracji, które potem tylko nabierały siły. No dobrze, ale ktoś kiedyś powiedział, że przyjmiemy wszystkich, którzy
do nas przyjadą, bo to taka nasza Europa i tacy ludzie, którzy mają prawo i szansę, żeby żyć godnie i lepiej. Tak, pan redaktor tutaj wspomina Angela Merkel i jej Willkommenskultur, kultura powitania. Natomiast... Ostatnio nie słyszałem, żeby Angela Merkel powiedziała coś takiego. No właśnie, i to jest też pewien powód, dla którego politycy ze środka sceny politycznej, z tych partii establishmentowych, gwałtownie tracą poparcie, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie, bo jeżeli popatrzymy na pejzaż polityczny europejski, to zobaczymy, że bardzo często drugą, a nawet pierwszą siłą polityczną w krajach Europy Północnej i Zachodniej są takie partie, które otwarcie mówią absolutnie koniec migracji, deportacja, akulturacja zamiast multikulturalizmu, na pewno asymilacja do naszych wartości, które muszą być przewodnie. No dobrze, w Niemczech jest milion osób. Niektórzy zupełnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo nawet ci młodzi ludzie nie przyjeżdżają nawet ze swoimi rodzicami, są sami w tych ośrodkach. Nie wiedzą, co dalej, co tam może być. To jest frustracja, ogromna frustracja, bo nikt im nie daje szansy, żeby zaistnieć w tym społeczeństwie. Czy to jest taki podział na gorszy i lepszy świat, na biedę i zamożność? Dlaczego oni mający tyle, a my chociaż mamy taki sam paszport, nie mamy nic? Panie redaktorze, ja bym jeszcze cofnęła się wcześniej, bo ci, którzy przybyli w przeciągu tego roku i roku zeszłego, to jest tak naprawdę ostatnia warstwa, która nakłada się na szereg procesów zachodzących w Europie już przynajmniej od 20 lat. Proszę sobie przypomnieć, że w krajach Zachodu i północy Europy istnieją już dosyć duże społeczności osób pochodzących czy mających swoje korzenie w innych krajach, w innych kulturach, w innych systemach i że nie wszystkim udało się zintegrować, poczuć pełnią przynależność do społeczeństw. Nie mówimy o tym formalnej przynależności, która przejawia się papierem, ale mówimy o poczuciu takiej przynależności, która objawia się pewnym włączeniem w system społeczno-polityczny danego państwa. Może oni po prostu nie chcą. Może nie chcą i to było takie pytanie, które zaczęły stawiać właśnie te nowe ruchy polityczne, bo to nie tylko partie polityczne, ale także takie ruchy jak Pegida, bo coraz częściej Europejczycy mają wrażenie, że ci politycy, którzy mówią, musimy przyjąć kraj, który nie przyjmuje tych biednych ludzi uciekających ze stref konfliktu, nie może nazywać się państwem demokratycznym. A Niemcy, Francuzi, ale też Holendrzy czy Austriacy mówią coraz częściej, państwo, które nie dba o nas w pierwszym rzędzie, nie powinno się nazywać naszym państwem. Ale też Belgowie, no to można by wymieniać i wymieniać. Ale także Szwedzi, oczywiście, także Włosi. Tak naprawdę ta radykalizacja postaw politycznych, społecznych i kulturowych dotyczy teraz w przeważającej większości całej Europy. Ja tak zacząłem tę rozmowę z panią doktor od tego, że nie potrafimy zdefiniować tego wszystkiego. Czy pani próbuje to opisać, powiedzieć, jaka jest koncepcja, jaka jest przyszłość, czy jeszcze za wcześnie, czy nie mamy na to sposobu i nie mamy na to rady? Ja najchętniej w swoich analizach wracam do takich koncepcji, które w latach 90. były rozwijane przez Szkołę Kopenhaską i profesorów związanych z tym właśnie nurtem myśli. To profesor Barry Buzan i Ole Miller między innymi. Oni opracowali takie pojęcie bezpieczeństwa społeczeństw, mówiąc wyraźnie, że bezpieczeństwo państwa zależy od niepodległości tego państwa. Natomiast bezpieczeństwo społeczeństw zależy od tożsamości. Państwo nie może przetrwać w sytuacji międzynarodowej bez niepodległości. Społeczeństwo nie może przetrwać bez swojej tożsamości. Jakie to mądre, tylko żeby słowa stały się ciałem, prawda? No właśnie. Ale mamy też sytuację, gdzie dwie różne grupy odnoszą się do zupełnie dwóch różnych tożsamości i stąd większość problemów. Światowe Dni Młodzieży przed nami. Papież Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się, to może na razie. Na razie się nie lękajmy. Nie lękajmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nasz gość, ekspert, pani doktor Monika Gabriela Bartoszewicz z Akademii Wistula. Dziękuję.
Euronet Plus. Magazyn europejski w radiowej jedynce. Lepiej zrozumieć Europę. No i w magazynie Polskie i Świat wracamy do Krakowa. Are you ready to say yes? Studio Światowych Dni Młodzieży. Kraków 2016. No do Krakowa, który powoli, ale już bardzo szybko chyba wypełnia się gośćmi na Światowe Dni Młodzieży. Sydney, Australia. It was a 34... Przyjechaliśmy z Sydney w Australii. Spędziliśmy w podróży w sumie 34 godziny z mnóstwem przesiadek. Najpierw byliśmy na Filipinach, a potem cztery różne samoloty. This is the second one that I've been to. Jestem na Światowych Dniach po raz drugi. Wcześniej byłem w Sydney w 2008 roku, ale teraz mam nadzieję na prawdziwe przeżycia. Wtedy byłem bardzo młody. Teraz mam nadzieję na dobry i żywy czas. Well, it's really amazing. To jest niesamowite. Przyjechaliśmy zeszłej nocy i jak dotąd jest naprawdę cudownie. So far. Beyond our expectations. To więcej niż się spodziewaliśmy, więcej niż sobie wyobrażaliśmy. Ta kultura tutaj, ta atmosfera jest niesamowita. It's incredible. As well as experiencing. No i ta gościnność Polaków. Always people. I like to sing and I like to talk to other people. Chciałabym tu pośpiewać i zrozumieć innych ludzi, zrozumieć inne języki. Chciałabym dowiedzieć się od innych skąd są, co lubią robić i w jaki sposób wielbią Jezusa. How they like to celebrate like Jesus and stuff. It's my second one because the last one was in Brazil. To mój drugi raz. Wcześniej byłem na dniach w Rio. Było łatwiej dojechać, bo jestem z Brazylii. Oczywiście najważniejsza będzie tu modlitwa, ale chcę także dowiedzieć się czegoś o waszej kulturze, poznać typowe potrawy i potańczyć. Learn about your culture, typical foods and dancing, that's so nice. Jesteśmy z Lublina. Duża grupa? 14 osób. Znamy się, jesteśmy z jednej wspólnoty. Wy jesteście wolontariuszami tutaj na plantach. Rozumiem, że czekacie na te grupy, które będą tutaj szły na rynku. Ludzie przede wszystkim pytają o kierunki, o też miejsca, które warto odwiedzić. Więc póki to jest pierwszy dzień, więc głównie o kierunek, jak dotrzeć do swojego miejsca zakwaterowania. Przypuszczam, że w najbliższych dniach tych informacji będziemy udzielać więcej. Jakich grup widzicie w tej chwili najwięcej? Myślę, że Ameryka i też bardzo oczy się rzuca Brazylia. Są bardzo głośni i charakterystyczni. They're very loud, yes, isn't it? O tak, oni są bardzo głośni. Cały czas tańczą i się cieszą. Atmosfera jest wspaniała. It's a great atmosphere. I macie tą łapę. To wyjaśnimy, co to jest ta łapa, ta gigantyczna łapa. Mamy gigantyczną łapę na swojej trochę mniejszej łapie i ta łapka ma informować ludzi, że po prostu jesteśmy z wolontariatu informacyjnego i że możemy udzielać im informacji. To jest gumowa łapka. Jest bardzo lekka i przyjemna. Dużo ludzi przychodzi, zbija z nami piątki, więc jest też dużo zabawy. Przyjechałem przede wszystkim zintegrować się z chrześcijanami z innych regionów świata i troszkę formacji tak jakby nabrać chrześcijańskiej, takiej ewangelizacyjnej. Jesteśmy generalnie grupą dosyć żywą i na przykład jak porównamy sobie to z afrykańskimi kulturami, które na przykład na Eucharystiach mają zwyczaje tańców, śpiewania, to myślę, że to jest na przykład doskonałe spoiwo po prostu pomiędzy nami a tymi ludźmi, na przykład właśnie z Afryki. Z pielgrzymami w Krakowie rozmawiał Wojciech Cegielski. Papież Franciszek wyląduje w Krakowie w środę. Are you ready? Polska i świat. No i zostało nam pół godziny do 22. 31. Światowe Dni Młodzieży. Kraków 2016. Serwis Pielgrzyma. Michał Koźlik, zapraszam. Jutro w Krakowie ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży. Msza święta na krakowskich Błoniach rozpocznie się o 17.30. Pamiętajcie o kontroli wnoszonego bagażu. Nie wejdziecie ze szklanymi butelkami i ostrymi narzędziami. Już od rana, od godziny 9 na ulicach Krakowa kursować będzie specjalna komunikacja miejska. Co 5 minut, a jeśli będzie to konieczne, co 3 minuty, będą kursować tramwaje linii S1, S2 i linia 50, a także autobusy linii S11, S12 i S14. Dokładne trasy linii specjalnych znaleźć można na stronie kraków.pl. Działa już nowy przystanek kolejowy w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Obsługuje pielgrzymów, turystów i krakowian. Są jeszcze wolne miejsca na polach namiotowych zlokalizowanych przy ulicach Piastowskiej 26, Drożyskiej, Totus Tuus, Starowolskiej, Tynieckiej 39, Łojasiewicza 6 oraz na placu na Groblach 23. I jeszcze pogoda na jutro. W okolicach Krakowa będzie upalnie i burzowo. Po południu zagrzmi i może mocniej padać. Na termometrach nawet 30 stopni Celsjusza. Good evening, I'm Agnieszka Łaszczuk.
welcoming you to this special broadcast from Polish Radio. I hope to provide you with some useful information concerning your World Youth Day pilgrimage. An opening ceremony of this year's World Youth Day will be held tomorrow in the city of Kraków. A holy mass at the city's outskirts, Kraków's Błonia Common, will start at 5:30 p.m. Please remember that your baggage will be checked. Don't carry in glass bottles or sharp objects. Since tomorrow's morning, starting from 9 a.m., special trams and buses will operate in Kraków every 5 minutes and, if needed, every 3 minutes. Those are the following tramway lines: S1, S2 and 50, and now bus lines S11, S12 and S14. Detailed information on routes and timetables are to be found on the city's official website, kraków.pl. A new railway station next to the Divine Mercy Sanctuary in the district of Łagiewniki has been opened. Pilgrims, tourists and residents of Kraków are welcome to visit the sanctuary. And there are still free camping spots located at the streets of Piastowska 26, Drożyska, Totustus, Starowolska, Tyniecka 39, Wojasiewicza 6 and at Nagroblach Square 23. And time for the weather forecast for tomorrow. In Kraków it will be hot, with thunderstorms and showers expected in the afternoon. Tomorrow's temperature will reach 30 degrees Celsius. Another special news bulletin for the participants of World Youth Day in Kraków tomorrow at 8:30 on the first program of Polish Radio. From me, Agnieszka Łaszczuk, thanks for listening and enjoy your pilgrimage. Guten Abend und willkommen zu den wichtigsten Nachrichten rund um den Weltjugendtag. Mein Name ist Joachim Czecierski. Mit einer feierlichen Zeremonie fangen morgen die Weltjugendtage in Krakau an. Das Treffen beginnt mit einer Eröffnungsmesse am Nachmittag um 17.30 Uhr auf der Krakauer Błonia-Wiese. Aus Sicherheitsgründen wurden für alle Pilger Beschränkungen eingeführt. Ihr müsst damit rechnen, dass eure Rucksäcke und Taschen kontrolliert werden können. Glasflaschen, scharfe Gegenstände, Alkohol und Drogen sind verboten. Ab 9 Uhr morgens werden auf Krakaus Straßen öffentliche Verkehrsmittel für alle Pilger kursieren. Zur Verfügung stehen Straßenbahnen der Linie S1, S2 und der Linie 50, wie auch Busse der Linie S11, S12 und S14. Eine genaue Fahrplanauskunft findet ihr unter www.krakow.pl. Krakau ist um eine Station reicher. Ab morgen funktioniert die Zughaltestelle in der Nähe des Sanktuariums vom heiligen Johannes Paul II. In Łagiewniki. Liebe Pilger, es gibt noch freie Zeltplätze. Ihr findet sie in der Piastowska Straße 26, in der Drożyska Straße, in der Totus-Tuus Straße, wie auch in der Tyniecka Straße 39, der Wojasiewicza Straße und am Platz Nagroblach 23. Zum Schluss noch das Wetter. Es wird ein heißer Tag morgen mit Werten bis zu 30 Grad. Nachmittags kann es aber auch Gewitter und Regen geben. Das war es schon für heute. Wir hören uns morgen um 8.30 Uhr wieder. Genießt den Abend und bis bald, sagt euch Joachim Czecierski. Специальный выпуск новостей на Всемирные дни молодежи у микрофона Евгения Самоделкина. Завтра, 26 июля, в Кракове состоится торжественная церемония открытия Всемирных дней молодежи. Святая литургия в краковском районе Блоня начнется в 17.30. Необходимо помнить о контроле вносимого багажа. К проносу запрещены стеклянные бутылки и острые предметы, а также алкоголь и наркотические вещества. С завтрашнего утра с 9 часов в Кракове начнет работать специальный городской транспорт. Каждые 5 минут, а при необходимости каждые 3 минуты, будут курсировать трамваи линии номер 50, С1 и С2, а также автобусы линий С11, С12 и С14. Точное расписание движения специального городского транспорта можно найти на сайте krakow.pl. Начала работу новая железнодорожная станция вблизи центра имени Иоанна Павла II и санктуария Божьего Милосердия в краковском районе Лагивники. Станция обслуживает паломников, туристов и жителей Кракова.
Еще остались свободные места в палаточных городках, расположенных вблизи улиц Дрожжинской, Тотлс-Тулс и Старовольской, а также по адресам Достовская, 26, Тынецкая, 39, Лаясевича, 6 и на площади на Гроблях, 23. И погода на завтра, 26 июля. В Кракове и регионе будет жарко, ожидаются бури. Во второй половине дня грозы, дождь может усилиться. На термометрах до 30 градусов тепла. Очередной специальный выпуск новостей для участников Всемирных дней молодежи слушайте завтра в 8.30 в первой программе Польского радио. И хорошего вам вечера. Kolejny specjalny serwis dla uczestników Światowych Dni Młodzieży jutro o 8.30 w programie Pierwszym Polskiego Radia. 31 Światowe Dni Młodzieży. Kraków 2016. Audycje programu Pierwszego Polskiego Radia udostępniamy również na stronie jedynkapolskieradio.pl. Minęła 21.38. Decydenci pojechały do sądu jutro. Kronika sportowa. Dobry wieczór, mówi Państwu Henryk Kurwasz. Nie mierzą echa wczorajszych decyzji Komitetu Wykonawczego MKOL w sprawie udziału rosyjskich sportowców w rozpoczynających się już 5 sierpnia igrzyskach w Rio de Janeiro. Rosyjska flaga pojawi się jednak w mieście igrzysk. Nie będzie za to w Brazylii prezydenta Władimira Putina. Gospodarz Kremla zrezygnował z zaproszenia na ceremonię otwarcia. Więcej nasz moskiewski korespondent. Rosyjska reprezentacja była o włos od wykluczenia z udziału w zawodach. Zabiegały o to Międzynarodowa Federacja Związków Lekkoatletycznych i Światowa Agencja Antydopingowa. Obie organizacje chciały w ten sposób ukarać Rosję za masowe fałszowanie testów antydopingowych. Dopiero w niedzielę wieczorem Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił nie wykluczać rosyjskiej reprezentacji z igrzysk, a także nie pozbawiać sportowców możliwości występowania pod flagą swojego kraju. Ewentualne decyzje o wykluczeniu indywidualnych sportowców MKOL scedował na federację. Usatysfakcjonowany jest taką decyzją prezydent Rosji. Władimir Putin zapowiedział, że będzie współpracował ze wszystkimi organizacjami, aby oczyścić dobre imię rosyjskiego sportu. Krytycznie ocenia decyzję MKOL rosyjski prawnik, ekspert w dziedzinie międzynarodowych przepisów sportowych Artyom Paciew. Ta decyzja jest próbą wydania Salomonowego wyroku. Trzeba jednak zauważyć, że narusza ona zapisy karty olimpijskiej, w tym jedno z najważniejszych kryteriów, czyli zakaz dyskryminacji ze względów narodowościowych. Niestety w tej chwili widzimy, że surowe zasady antydopingowe są stosowane przede wszystkim w stosunku do sportowców tylko jednego kraju, Rosji. W Rio de Janeiro są już rosyjscy sportowcy. Jako pierwsze przyleciały gimnastyczki. Trenerka reprezentacji Valentina Radionienko przyznaje, że skandal dopingowy odbił się na psychice zawodników i może mieć poważny wpływ na wyniki. Oczekiwanie na decyzję MKOL, obojętnie co byśmy nie mówili, i tak odcisnęło swoje piętno na naszych reprezentantkach. A to jeszcze nie koniec nerwów, bowiem zgodnie z zaleceniami MKOL musimy przekazać do szczegółowej analizy próbki antydopingowe za ostatnie pół roku. Ci sportowcy, którzy choć uznani za czystych, tak jak dwukrotna medalistka olimpijska w skoku odtyczce Jelena Isinbajewa, jednak nie pojadą na igrzyska, zamierzają złożyć pozew sądowy. Jeśli nie uda im się wywalczyć biletu na olimpiadę, to będą domagać się odszkodowań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. MKOL i jego szef Tomasz Bach jest za wczorajszą decyzję krytykowany nie tylko przez kierownictwo Światowej Agencji Antydopingowej WADA, ale i przez media we własnym kraju. Zarzuca mu się, że MKOL scedował decyzję na Międzynarodowe Federacje, a te w ocenie faktów przedstawionych przez eksperta WADA są raczej podzielone. Dziś na przykład Międzynarodowa Federacja Pływacka zgodziła się na występ rosyjskiej reprezentacji w Rio, ale czwórki zawodników nie dopuściła do startu, bo wycofał ich rosyjski komitet olimpijski, a trzech kolejnych, bo ich nazwiska znalazły się w raporcie WADA. Do igrzysk już tylko 11 dni. Inne światowe federacje mają niewiele czasu, by przyznać lub nie prawo udziału w nich konkretnym zawodnikom. Kronika sportowa. A w kronice teraz o piłce nożnej. Mecz Błęcznej miejscowego Górnika z Lechią Gdańsk zamknął drugą kolejkę spotkań nowego sezonu Ekstraklasy. Relacja Józefa Kufla. Już od 7 minuty meczu Górnik grał w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę za faul na Milenie Gamakowie zobaczył Paweł Sasin. Decyzja sędziego Bartosza Frankowskiego bardzo kontrowersyjna, ale nieodwracalna, zadecydowała o obrazie pierwszej połowy. Górnik skupił się na obronie, a Lechia przejęła inicjatywę i po kolejnych sytuacjach w końcu Miloš Krasić w 28 minucie pokonał Sergiusza Prusaka.
Do przerwy gdańszczanie mogli jeszcze podwyższyć, ale nieskuteczni byli Kraszyc i Peszko. Po przerwie nadzieję w serca kibiców Górnika wlał Grzegorz Bonin. Po jego szaleńczej akcji i dośrodkowaniu niefortunnie interweniował golkiper gości Wania Milinkowicz-Sawicz, który sam wbił sobie piłkę do bramki. Tylko 3 minuty trwała radość Łęcznian, bo już w 56 minucie spotkania Sławomir Peszko znalazł w polu karnym Górnika niepilnowanego Grzegorza Kuświka, a ten nie miał najmniejszych problemów, by pokonać Sergiusza Kusaka. Łęcznianie do końca ambitnie próbowali wyrównać. Szczęścia brakowało jednak Boninowi i Leandro, a gdy piłka po strzale śpiączki w końcu trafiła do gdańskiej bramki, sędzia słusznie odgwizdał spalonego i wynik spotkania do końca nie uległ zmianie. Po meczową konferencję prasową trener gospodarzy Andrzej Rybarski rozpoczął w następujący sposób. Ja podsumuję to w taki sposób i po meczu. I w tym momencie w jego ręce pojawiła się czerwona kartka. Dziękuję. Patrzyliśmy na tą sytuację kilka razy. Uważam, że tam jest żółta kartka. I dziękuję bardzo. Dla widowiska, dla kibiców, dla zawodników, dla Lechii Gdańsk zdecydowanie lepszy mecz byłby. Wtedy by pokazali to, że faktycznie, czy to jest drużyna, która walczy o mistrza Polski, czy nie. Bo taką mają kapelę. Ja nie mam zastrzeżeń do zawodników. Zagrali dzisiaj na 100%, ja nie wiem, może nawet na 120%. Także trener gości Piotr Nowak zgodził się, że o losach meczu w znacznym stopniu zadecydowała sytuacja z 7 minuty. Uważam, że czerwona kartka na pewno wpłynęła na przebieg tego meczu, szczególnie w pierwszej połowie, bo mimo naszej przewagi, strzelenia pięknej bramki, uważam, że powinniśmy mieć dużo więcej sytuacji do strzelenia bramek i tutaj nie mogę mieć większych obiekcji. Drugą połowę zaczęliśmy tak jak w Płocku, czyli oszalancją, arogancją, że tutaj naprawdę nic się nam nie stanie, wszystko jest ładnie, pięknie, nagle jedna, druga, trzecia. Akcja, bramka zupełnie niepotrzebna. Na pewno nie jestem z tego zadowolony, na pewno będziemy o tym rozmawiać, bo takie rzeczy nie powinny nam się przydarzyć. Z drugiej strony zadowolony jestem, że nie ruszyliśmy na hura, że te akcje były przemyślane, parę minut nam zajęło na to, żeby strzelić drugą bramkę. Na pewno zwycięstwo cieszy, ale ta druga połowa, grając 11 na 10, z pewnością dużo mniej. Lechia Gdańsk zgarnęła w Lublinie pierwsze ligowe punkty. Górnik z zerowym dorobkiem zamyka tabelę. Po dwóch seriach gier na czele tabeli jest Zagłębie Lubin, 6 punktów, ale 2 zwycięstwa ma na koncie także druga w tabeli, drużyna Termaliki Brukbet Nieciecza. Tymczasem w stolicy rozlosowano dziś pary rozgrywek Pucharu Polski, mówi Tomasz Kowalczyk. Na najciekawszy mecz 1/16 finału Pucharu Polski wyrasta dawny klasyk Ekstraklasy. Górnik Zabrze, Legia Warszawa, twierdzi były gracz Legii, a obecnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Roman Kosecki, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem losowania. Mimo że Górnik jest na zapleczu, no ale w Zabrzu się nigdy nie gra łatwo, więc to będzie duże wyzwanie dla obrońcy tego trofeum. Po raz trzeci zdobywając Legia może to trofeum już sobie do muzeum wstawić później. Myślę, że Piast Gliwice z Lechią Gdańsk to jest też bardzo mocna para. Myślę, że też Zagłębie Sosnowiec, które gra z Wisłą Kraków. No, jest kilka rodzynków. Finał Pucharu Polski po raz czwarty z rzędu odbędzie się na Stadionie Narodowym. Pan już czuje, że ten finał odzyskał taki blask i już to jest taki stempelek polskiej piłki? No, myślę, że tak. Wydarzenie na Stadionie Narodowym pokazuje, że jest duże zainteresowanie, bo jest zawsze pełny stadion. No, ostatni rzeczywiście nie miał troszeczkę może szczęśliwego zakończenia, ale na to też jakiś wpływ będziemy mieli przy następnej edycji, by nie było już takich wydarzeń. Poprzedni finaliści Pucharu Polski, Legia Warszawa i Lech Poznań, trafili do różnych części drabinki, ale to jeszcze nie oznacza, że nie spotkają się wcześniej. Dodaje Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN. Pamiętajmy, że ta drabinka, która dzisiaj została rozlosowana, ma być tylko i wyłącznie do półfinałów. Przed półfinałami tak naprawdę będzie kolejne losowanie i gospodarzy meczu i pary półfinałowe, także jeszcze daleka droga do tego. W pozostałych spotkaniach 1/16 finału Pucharu Polski Wigry Suwałki zagrają z Brukbet Termaliką Nieciecza, Miedź Legnica podejmie Górnika Łęczna, GKS Jastrzębie spotka się z Radomiakiem Radom, Rominta Gołda klub Arka Gdynia zagra z Olimpią Zambrów, Krzo Ostrowiec Świętokrzyski z Rakowem Częstochowa, Drutek z Bytowia z Zagłębiem Lubin, Sandecja podejmie Śląsk Wrocław, Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z Lechem Poznań, Stomil Olsztyn z Ruchem Chorzów, Chojniczanka ze Stalą Mielec lub Wisłą Płock, Krakowia podejmie Jagiellonię Białystok, Włókniarz Kalisz zagra z Pogonią Szczecin, Puszcza Niepołomice spotka się z Koroną Kielce. Kilka informacji z agencyjnych depesz. Wolfgang Nierzbach, były prezes Niemieckiej Federacji Piłkarskiej, został zawieszony na rok przez Komisję Etyki FIFA. Kara obejmująca wszelką działalność futbolu dotyczy niezgłoszenia przez działacza możliwych nieprawidłowości podczas wyboru gospodarza Mistrzostw Świata w Niemczech w roku 2006. Agnieszka Radwańska nadal jest czwarta w rankingu tenisistek WTA. Liderką pozostaje Amerykanka Serena Williams, która wyprzedza Niemkę Angelikę Kerber i Hiszpankę Garbinę Muguruzę. Magda Linet awansowała z 89 na 87 miejsce. Z kolei Serb Nowak Dziokowicz prowadzi w rankingu ATP tenisistów. Na drugim miejscu jest Brytyjczyk Andy Murray, na trzecim Szwajcar Roger Federer.
Jerzy Janowicz spadł o 5 miejsc i jest teraz 154. Andrzej Wrona został nowym siatkarzem AZS-u Politechnika Warszawska. Mistrz świata sprzed 2 lat podpisał ze stołecznym klubem kontrakt roczny. Ostatnie 3 sezony Wrona spędził w bełkatowskiej Skrze. A najbliższe 3 minuty w kronice okulowej sportu głos ma Rafał Bach. 6 dni rywalizacji, ponad 1500 młodych zawodników ze 155 krajów, 3 rekordy świata, 4 rekordy Polski i całe mnóstwo rekordów życiowych. To najkrótszy bilans Mistrzostw Świata Juniorów w lekkiej atletyce, które w minionym tygodniu odbyły się w Bydgoszczy. Organizatorzy mieli na przygotowanie tej imprezy zaledwie 0,5 roku po tym, jak Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna odebrała prawo organizacji Rosjanom w związku z aferami dopingowymi. Rosyjskiej młodzieży nie było na bydgoskim stadionie, byli za to reprezentanci innych krajów, którzy zgotowali pasjonujące widowisko. Jedną z największych, jeśli nie największą gwiazdą mistrzostw był Konrad Bukowiecki. 19-letni kulomiot ustanowił rekord świata juniorów wynikiem 23 metry 34 centymetry i obronił złoty medal wywalczony 2 lata wcześniej. Konrad to młody, ale już bardzo dojrzały człowiek pod względem sportowym i charakterologicznym. Lekkoatletyka jest jego pasją i sposobem na życie. Ja teraz sobie nie wyobrażam, żebym nie mógł trenować, bo nawet jak mam roztrenowanie i mam tydzień przerwy czy 2 tygodnie, to ja już nosi mnie po całym mieszkaniu i nie wiem co mam ze sobą zrobić. Także to już jest część mojego życia i myślę, że już zawsze tak będzie. Na pewno wymaga to wielu poświęceń i wielu wyrzeczeń. Bardzo dużo rzeczy mnie omija, ale też bardzo dużo rzeczy mnie spotyka nowych, które są nieosiągalne dla ludzi, którzy nie uprawiają sportu, bo spełnią swoje marzenia. A najlepszym przykładem na to, że marzenia się spełniają, jest koleżanka Bukowieckiego z reprezentacji, Klaudia Maruszewska. Do Bydgoszczy przyjeżdżała z 22 wyniekiem na liście najlepszych oszczepniczek. Poprawiła rekord życiowy o 5,5 metra i zdobyła złoty medal. A jeszcze niedawno w ogóle nie myślała o tym, że będzie rzucać oszczepem. Zaczęłam od tańczenia, pływania, piłka ręczna, myślę, że dużo mi pomogła. Sporty po prostu drużynowe, siatkówka czy tam koszykówka. No i po prostu raz dobrze rzuciła piłeczką palantową, no i trener mnie zauważył, no i przygarnął do siebie. Teraz zauważyli ją na pewno wszyscy interesujący się lekkoatletyką kibice na świecie. Tak jak wielkiego rywala Konrada Bukowieckiego, Andreja Toadera. 48 godzin po wywalczeniu przez Rumuna srebra Mistrzostw Świata w kuli, rumuńska Federacja Lekkoatletyczna poinformowała, że w czerwcu przyłapano go na stosowaniu niedozwolonego dopingu. Wszędzie Rumunia, kochani, chciałaby, żeby im dać tylko. Wszędzie Rumunia. I pytanie, co myślał, stojąc w Bydgoszczy na podium? Rumunia. Może dopiero teraz do nas dołączyli. Witamy. Badamy osoby dorosłe, badamy osoby już bardziej dojrzałe. Jak się pan czuje w tej skarpetce? Bardzo dobrze. Skarpetka, mam nadzieję, że pomoże mi w moich schorzeniach. Czuję się normalnie, swobodnie. Nie uwiera, nie przeszkadza mi w chodzeniu. Bardzo dobrze się czuję w tej skarpetce. Zobaczymy, jak wyniki badań, co powiedzą te wyniki badań. Ile jeszcze to badanie potrwa? Badanie jest krótkie, takie funkcjonalne badanie, czyli badanie podczas chodu, trwa 30 sekund. Robimy 3 próby, żeby jak najbardziej statystycznie ten wynik był dobrze opracowany. Magdalena Frączyk-Wojciechowska, Uczelnia Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka. Następne wnioski niestety jeszcze musimy poczekać z racji tego, że cały czas trwa pierwsza faza badań. Natomiast liczymy na to, że jako, że jest to element korekcji czynnej, wpłynie on bardzo pozytywnie na korygowanie płaskostopia podłużnego. Jest to bardzo ciekawy wynalazek bardzo młodej osoby i już sam fakt tego, że pani Natalia ma 16 lat dopiero, wpłynął dość obiecująco i no, zastanawiałyśmy się, szczerze powiedziawszy, czy to ma w ogóle sens. Na samym początku pomyślałyśmy sobie, że być może pani Natalia jest troszeczkę, nawet bym powiedziała, szalona, z uwagi na to, że no, skarpetka z dziurą, no, nie brzmi to marketingowo zbyt dobrze. Natomiast z uwagi na to, że pani Natalia ma dopiero 16 lat, pomysł zaczerpnęła tak naprawdę ze swojego życia, stwierdziłyśmy, że być może faktycznie warto to przebadać, warto zobaczyć i warto sprawdzić, czy to faktycznie zadziała, bo być może jest to wynalazek, który faktycznie pomoże większej ilości ludzi. I teraz możemy wrócić do tego momentu. Ja, Natalia, prawda, przedstawiam projekt moim rodzicom. Jak to się potoczyło dalej? Co znalazłam totalnie przez przypadek ogłoszenie w mojej szkole o konkursie dla młodych naukowców. Pomyślałam, że ojejku, przecież ja mam taki projekt skarpetki rehabilitacyjnej. Też jest naukowe, no nie jest to żadna chemia, prawda, fizyka. No ale poczytam więcej, zorientuję się, czy mogłabym wystartować. I po drugim etapie konkursu dostałam propozycję współpracy z Uczelnialnym Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka w Łodzi. Moja reakcja była, o fajnie tak naprawdę, no bo jaki młody człowiek ma taką możliwość. Ale jeszcze wcześniej pomyślałam, żeby pomysł ochronić, czyli zapewnić mu ochronę intelektualną, a jako że wzór przemysłowy, prawda, można
zarejestrować 12 miesięcy po tym, jak się przedstawi to publice, no to napisałam zgłoszenie do rejestracji do Urzędu Patentowego, a potem stwierdziłam, że w sumie na Polskę nie, już zrobię to na całą Unię Europejską. I zarejestrowałam mój pomysł, teraz będę też chciała na Stany, no bo widzę, że to cieszy się taką już popularnością. A teraz nie odważyłam się powiedzieć tylko nauczycielom, czyli że wynalazłam skarpetkę po prostu z dziurą, ponieważ nie miałam jeszcze takich twardych dowodów na to, że to może działać. Potem poszłam do mojego pana od fizyki. Nazywam się Łukasz Głas, jestem fizykochemikiem, nauczycielem fizyki i chemii w liceum Mikołaja Kopernika i w gimnazjum Sikorskiego, czyli w zespole szkół numer 117 w Warszawie. Myślę, że Natalia jest osobą, którą jeszcze będziemy o niej wiele słyszeć, tego pozytywnego i naukowego. Myślę, że te jej pomysły na życie, te pomysły na jej wynalazki i na to, w jaki sposób je zagospodarować, miejmy nadzieję też później sprzedać i zrobić na tym dobre pieniądze, przysporzą jej bardzo, bardzo wielu takich pozytywnych chwil, które można czerpać z nauki. Ja obserwuję Natalię w tym roku jako nauczyciel fizyki. Myślę, że jest osobą bardzo kreatywną, osobą, która ma naprawdę szansę bardzo wiele zyskać, a po drugie jest osobą, która gra zawsze fair, co w dzisiejszych czasach, tylko business in science, troszeczkę jest rzadkością. Ale oczywiście ja trzymam za nią kciuki i życzę jej jak najbardziej powodzenia na tej drodze, którą właśnie rozpoczęła. Chciałbym zaapelować do władz, w szczególności do rządu, o to, żeby zostało zmienione ich postępowanie w stosunku co do młodych naukowców, w związku z tym, że obecnie mają oni bardzo małe szanse na swój rozwój. I właściwie my, w tym naszym wielkim torcie, jakim jest polska nauka, możemy pogubić te rodzynki. W Polsce nie można mieć firmy w wieku 16 lat, tylko dopiero od 18 lat, a że dla mnie to był dosyć odległy czas, ponieważ 2 lata, no to nie chciało mi się nie czekać. Więc zaczęłam szukać w internecie. Wtedy znalazłam od razu na przykład jeden komentarz z osób, że załóż sobie firmę w Anglii. No teraz stwierdziłam, że może jest jakaś część prawdy w tym, więc zaczęłam szukać właśnie, jak można założyć firmę w Anglii, no i zobaczyłam, że od 16 roku życia. Czy czuję się wynalazczynią? Trudno to powiedzieć, naprawdę, bo z mojej perspektywy nic się nie zmieniło w moim życiu. Jedynie to robię coś ciekawego, ale z drugiej strony jednak mam takie poczucie, że udało mi się do czegoś dojść, mimo że jestem w pierwszej klasie i że jednak zrobiłam naprawdę masę dobrej roboty, więc mogę powiedzieć, że się czuję taką wynalazczynią. Był to reportaż przygotowany przez Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. To był serwis. Czwartek rano. Noc w większości kraju pogodna, jutro wszędzie spory słońca. Zadania, bo konkurował do końca, choć już nie miał praktycznie szans na zwycięstwo, ale zapowiedział, że poprze Hillary Clinton, by Trump nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Robi to, jak stwierdził, dla dobra Amerykanów. Namawia do tego, aby w czasie listopadowych wyborów głosować właśnie na byłą sekretarz stanu. Zwolennicy 74-letniego Sandersa namawiali go, by mimo porażki w prawyborach wystartował jako kandydat niezależny. Ten jednak zrezygnował z dalszej walki. Z Filadelfii Paweł Żuchowski. To były na koniec, powtarzam jeszcze pilną informację. W okolicach Poznania odnaleziono ciało młodej kobiety, której rysopis i ubiór odpowiada zaginionej w zeszłym roku Ewie Tylman. Dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Więcej na pewno w kolejnych faktach. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Fakty sportowe wzmacnia ich sponsor. A mam samą przyjemnością. Reżyseruje to Wawrzyniec Kostrzewski. Nie, ponownie Jan Kabucki. Fakt. No właśnie, ale jeszcze tego Właśnie zaraz pokazać team reżyserski. Ciekawe. Jetzt noch Dyrygent? No, był też pojedynczy gwizdy, ale to nic nie znaczy. No właśnie, jestem ciekawy, jak publiczność zareaguje na reżysera. No. A, no ale słyszeliśmy już naprawdę. Naprawdę mi się wydaje, że to duczenie jest tam umiarkowane. Więc wyobrażam sobie, że inscenizacja naprawdę nie miała w sobie chyba nic szokującego. Der Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden hat 2009 die Meisterdinger der Oper Köln, 2013 bis 2015 den Ring. Czyli Ulrich Laufenberg, i tutaj
komentator Radia Bawarskiego wspomina właśnie te momenty jego kariery, w których zajmował się operą. Między innymi był intendentem opery w Köln, opery kolońskiej. Wystawił Krystyna Nibelunga w Lincu. Przygotowując się do tego dzisiejszego wieczoru, sprawdziłem, że ten reżyser generalnie uchodzi za tradycjonalistę, że nie jest to reżyser, który szokuje, który nie lubi opery i dlatego ją reżyseruje, że raczej... A są tacy na świecie? Jest takich wielu, to modny ostatnio. No i powoli nasz kolega z Radia Bawarskiego kończy dzisiejszą transmisję. Państwo słyszą, że ten aplauz już tam został wyciszony. Tak, to już Radio Bawarskie. Tak, Radio Bawarskie, oczywiście. Więc tym samym transmisja inauguracji, można powiedzieć, dobiegła końca. Szczęśliwie w tym roku bez żadnych przygód się obyło, tak jak do tego jesteśmy przez bardzo wiele lat przyzwyczajeni, do niemieckiej rzetelności w przedstawieniu wszystkiego i w dotrzymaniu tych zapisów, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o długości i przerw, czy tego, jak jest muzyka opisana we wstępnych zapowiedziach, to najczęściej rzeczywiście z Bayreuth było trafione w dziesiątkę albo spełniało się w 98-99%, ale pamiętasz, że również kiedyś mieliśmy przygody z transmisją, która się odkształciła bodajże 2 lata temu. Jakieś... O, przygody to były różne czasami z powodu warunków atmosferycznych. No tak, no, ale tego nie bierzemy pod uwagę. Natomiast tak, te 2 lata temu, nie, to było już więcej, była premiera Tannhäusera, tak? Tak. Nie, czy też wznowienie Tannhäusera, w każdym razie transmitowaliśmy i w pierwszym... Z przygodami dużymi, chyba zaciętymi maszynami. Teatralne. Odmówiły posłuszeństwa i ci to pamiętne. Spektakle przerwać. No ale to w końcu teatr, to nie film. No właśnie. Więc tak to czasami jest, ale to jest piękne rzeczywiście w transmisjach Dubaju, bo wszystko działa jak w zegarku. To trzeba przyznać. Chociaż jak tam zimą byłem ostatnio, to przejeżdżałem przez Bayreuth i zajrzałem na Zielone Wzgórze, to teatr był obłożony rusztowaniami w remoncie budynku. Ciągle jest. Fasada przynajmniej. Ciągle jest. Oczywiście na lato te rusztowania są zasłonięte taką makietą imitującą ceglany mur, ale chyba ten teatr przychodzi gruntownie w zasadzie po raz pierwszy. Więc tam jest w swojej historii. Także tam jest bardzo dużo pracy. Aczkolwiek ostatni raz byłem w Bayreuth w 2013 roku, więc nie wiem, w jaki sposób te prace się posunęły, ale z tego, co opowiada, znaczy, że ciągle one trwają. Także pewnie i wymagałaby również renowacji sama sala w środku. Mm-hmm. Dlatego, że... No było zamknięte wszystko na głucho, więc... Miałem szczęście tam być 2 lata temu z kolei, ale to było w trakcie przygotowań do festiwalu, zresztą tam ze studentami swoimi pojechałem, to widzieliśmy to od środka, to tak naprawdę te ściany już można byłoby pomalować, już parę rzeczy można było. No może zostały przez te 2 lata pomalowane. No. Chociaż z drugiej strony, jak patrzyłem na przykład na ten szklany sufit, on jest niesamowity, oświetlenie jest zrobione w takim stylu troszeczkę modernistycznym, początek XX wieku, takie elementy, bardzo pięknie to wszystko szkło tam gra, no to niewątpliwie jest to bardzo trudne też do utrzymania, to trzeba czyścić, to trzeba odkurzać, myć, więc
Pewnie to jest kłopot tam dla nich, aby ten teatr utrzymać rzeczywiście i w stanie czystości, i w stanie nienaruszonym akustycznie, i jednocześnie... No to chyba najważniejsze, prawda? Tak, a poza tym nienaruszyć akustyki. Też trzeba pamiętać, że ten teatr zimą, ponieważ tam on jest przystosowany wyłącznie do funkcjonowania latem. Tam się nic nie da zimą robić. Nie ma ogrzewania, czy nie wiem, klimatyzacji latem. Strasznie duszno w czasie spektakli. Strasznie duszno. No, też mam takie doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy były już takie upały, że mężczyźni pozwalali sobie na to, żeby zdejmować marynarki, w związku z tym siedzieli wyłącznie w białych koszulach. Co oczywiście w Bayreuth wymagało w pewnym sensie jakby takiego ogólnego przyzwolenia, bo jednak etykieta ciągle jest przestrzegana, chociaż coraz mniej, ale mimo to ciągle jednak obowiązuje strój galeta. To jeszcze gdybyśmy mieli wrócić do tego, co dzisiaj usłyszeliśmy przede wszystkim w tej transmisji z Zielonego Wzgórza. Troszkę pokręciłeś nosem na Klausa Floriana Fokta, który właśnie debiutował dzisiaj w roli Parsifala, tej tytułowej, ale znany jest nam przede wszystkim z Lohengrina z lat 2011.